będzie. Także my nie chcemy tego, tylko czekamy, proszę Państwa, na osoby, które będą czekamy to nabożeństwo rozszerzały, obudź się Polsko, będą na miały imię, niech przepadnie kłamstwa mgła. No, zobaczy. 11. Tak. Dam kapłanom dar wzruszenia dobrze serc nawet naj... Obudź się Polsko, ma. Tak. Tak, 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 tak. Radio Koncita. Tak. Myśmy zawarli takie porozumienie z tymi dwoma podmiotami w maju 2017 roku. Przepraszam, w listopadzie 2016 roku. Natomiast teraz już stosujemy te tak zwane żółte kartki bez względu na to, kogo one dotyczą. No, właśnie zasugerowałem się tym majem, bo to jest akurat do prezydenta Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska skierowana żółta kartka w związku z ich wnioskiem, z ich propozycją, ogłoszeniem przetargu na rozbudowę miasta Gdańska. Chodzi tam o budowę oświetlenia i tutaj wskazujemy, właśnie dając tą żółtą kartkę, że no, muszą być pewne zasady przestrzegane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, czyli muszą być osoby zatrudnione na umowę o pracę i tutaj tego będziemy przestrzegali. Tak jak mówię, dołączyły do nas jeszcze te dwie instytucje. My informujemy każdorazowo prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że instytucja bądź firma nie stosuje się do ustawy. To w dalszym ciągu piętnujemy. Niektórych pouczając przedstawiamy wyliczenia, co to znaczy 13 zł za godzinę, ile to w sumie wynosi, szczególnie firmy ochrony, które przypomnijmy płaciły po 4-5 zł za godzinę. Tak samo od 1 stycznia obowiązuje minimalne wynagrodzenie w Polsce na poziomie 2000 zł. I tutaj te zasady muszą być przestrzegane, żeby tam, gdzie są lokowane pieniądze publiczne, żeby tutaj nie było łamane prawo i tą akcję prowadzimy i będziemy prowadzili. Dwa bardzo ważne tematy jeszcze, panie przewodniczący, które nasunęły się w tym momencie. Minimalna kwota za roboczo godzinę 13 zł brutto, a także minimalne wynagrodzenie w Polsce. Mieliśmy w pierwszej fazie do czynienia z ogromnymi nadużyciami ze strony pracodawców w tym względzie. Jak sytuacja wygląda obecnie? No, no, trzeba przypomnieć akcję, którą prowadzimy wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, która przeprowadza kontrolę. I w pierwszym kwartale tego roku mieliśmy ponad 600 zgłoszeń z ulicy Grochowskiej na ulicę Ostrogramską. Albo kłamać, albo żebrać, albo pod kościołem, albo Unii Europejskiej. Zresztą ojciec Rydzyk się przyznaje, że to troszeczkę tam wyżebrał u tej Unii Europejskiej. Ponad 600 zgłoszeń. To nie były osoby indywidualne, to możemy mówić o wielu tysiącach pracowników, bo to bardzo często, no zawsze były sygnały z firm, które zatrudniały kilkadziesiąt bądź nawet kilkaset osób. I no, nawet nie przypuszczaliśmy, że tego typu rzeczy mogą stosować pracodawcy. No na przykład oszukiwanie sprzątające i polegające na tym, że owszem, ma na umowie 13 zł na godzinę, ale za wynajem odkurzacza pracodawca 500-600 zł jej potrąca, czy też za wypożyczenie munduru dla pracownika ochrony. No szereg różnych patologii. Oczywiście nie mówiąc o tym, że bardzo często też wykorzystywani są pracownicy ukraińscy. Mieliśmy przypadek taki, że zwerbował do pracy kilkanaście osób Ukraińców, też Ukrainiec, który umówił się, że ta stawka będzie wypłacana na bezpośrednio dla tych rodzin na terenie Ukrainy. Okazało się po 3 miesiącach, że ani jedna hrywna nie wpłynęła dla rodziny, ani jedna złotówka nie wpłynęła dla rodziny. Ci ludzie zostali wyrzuceni na bruk po prostu i prawdopodobnie ten pośrednik ukraiński będzie szukał, werbował kolejnych pracowników, żeby ich w ten sposób oszukać. Więc tutaj tych patologii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stąd nasza walka o to, żeby Państwową Inspekcję Pracy, tą jedyną niezależną instytucję w Polsce, która kontroluje warunki pracy, żeby uzbroić w dodatkowe narzędzia. O co chodzi? Na przykład bywało do tej pory tak, że Inspekcja Pracy informowała 2 tygodnie wcześniej pracodawcę, że zamierza przeprowadzić kontrolę, podawała inspekcja zakres tej kontroli, po czym po 2 tygodniach przychodził inspektor, no i co mógł wtedy stwierdzić? Wszystko jest w porządku, prawda? Natomiast chodzi nam o to, żeby inspektor pracy mógł
za okazaniem legitymacji służbowej wejść na teren firmy i przeprowadzić kontrolę. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli stwierdzi inspektor pracy, że nie jest to umowa zlecenie, tylko to jest umowa, która ma znamiona umowy o pracę, żeby mógł z urzędu tą umowę przekształcić w umowę o pracę. To są dwie niezwykle ważne dla nas w tej walce z umowami śmieciowymi, dwie niezwykle ważne sprawy. Oczywiście to jest ogromny opór ze strony pracodawców, a także no, parlamentarnego lobby pracodawców, którzy woleliby pewnie niektórzy, żeby było tak do tej pory, że przez 8 lat rządów PO-PSL najlepszym inspektorem pracy był ten, który stwierdził, że wszystko jest w firmie w porządku. No bo, ale z drugiej strony powiedzmy sobie uczciwie, no jeżeli takie czy inne firmy finansują czyjąś kampanię wyborczą, to potem nie życzą sobie, żeby ktoś je kontrolował. I to bardzo ważny aspekt, panie przewodniczący, no walka z umowami śmieciowymi, Solidarność apeluje o to od wielu, wielu lat, natomiast w dalszym ciągu te umowy śmieciowe są swoistego rodzaju kulą u nogi dla pracowników, którzy de facto czasami może nawet nie mają świadomości, że pozbywają siebie tych podstawowych, fundamentalnych praw, które im przysługują. Ale rzeczywiście, myśmy prowadzili nie tak dawno, od 11 maja wspólnie z Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem Godny Wybór kampanię informacyjną dotyczącą właśnie ustawy, która 1 października wejdzie obniżająca wiek emerytalny. I tutaj właśnie informowaliśmy na tych spotkaniach i tu apelujemy także przez naszą Solidarnościową Krajową Sekcję Młodych do młodych ludzi, żeby oni zwrócili uwagę, że na wysokość emerytury będzie wpływać kwota składek, suma tych składek, jaką sobie uzbierają. I to, że teraz ktoś otrzymuje minimalne wynagrodzenie formalnie, a w kopercie dwa czy nawet więcej razy tyle, to jest dobre na ten moment. Ale kiedy uzyska, kiedy będzie się ktoś zbliżał do wieku emerytalnego, okaże się, że ta emerytura będzie na żenująco niskim poziomie. Dlatego tutaj prowadzimy i będziemy prowadzili akcję uświadamiania szczególnie młodych ludzi, żeby nie godzili się na tego typu warunki. A teraz jest szansa, dlatego że w Polsce wreszcie jest rynek pracy, bo 7,4% bezrobocia, stopa bezrobocia, to pokazuje, że zacznie brakować ludzi na rynku pracy i wreszcie nie będzie sytuacji takich, że pracodawca powie, ok, jeśli nie pasuje ci praca, tam za bramą czeka 20, 30, 50 na twoje miejsce. Tak już niestety nie ma i nie będzie, dlatego upatrujemy tę szansę w tym, że pracownicy doświadczeni, którzy pomimo uzyskania wieku emerytalnego, tego obniżonego, dalej pozostaną na rynku pracy, dalej będą chcieli pracować, co jest oczywiście na rękę, będzie na rękę pracodawcom, którzy mają lojalnego, wykwalifikowanego, doświadczonego, rzetelnego pracownika. Bo trudno jest na rynku pracy znaleźć młodego, bo przecież pamiętajmy, że szkolnictwo zawodowe w Polsce zostało zniszczone przez ostatnie lata. Teraz ma zostać odbudowanie. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie, mianowicie pracownicy, którzy doświadczają krzywdy, którzy są przetrzymywani na umowach, zleceniach, na tak zwanych umowach śmieciowych. Gdzie mogą szukać pomocy? Czy w ogóle jest jakakolwiek instytucja, która jest w stanie ich wesprzeć, no, w tym działaniu o sprawiedliwość? Oczywiście Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Mamy 33 regiony w Polsce, łatwy kontakt do regionów, gdzie mamy biura prawne. Oczywiście właściwie świadczymy usługi prawne nieodpłatnie tylko dla członków związku, ale w takich przypadkach wykazujemy zawsze zrozumienie. Druga instytucja to jest Państwowa Inspekcja Pracy, do której również można zgłaszać te wszystkie uwagi. Oczywiście cały czas trwa akcja 13 zł i nie kombinuj. I na stronie internetowej teraz w dobie tak rozwiniętego internetu bardzo łatwo znaleźć te wszystkie kontakty i tutaj służymy pomocą nie po to, żeby gnębić pracodawców, tylko po to, żeby wreszcie prawo i sprawiedliwość w Polsce zadziałało w dosłownym tych słów znaczeniu, żeby po prostu kończyć z tym XIX-wiecznym wyzyskiem, bo wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi w Polsce, jakie nastąpiły, no pojawiły się szereg patologicznych zjawisk, bo przecież umowy zlecenia były, są i będą, ale stosuje się je wtedy na przykład, kiedy pracodawca, kiedy ktoś potrzebuje do wykonania jakiejś jednorazowej czynności, a w Polsce to się staje rzeczą nagminną. Tu jeszcze oczywiście moglibyśmy mówić, gdyby czas pozwolił, o wielu rzeczach, o agencjach pracy tymczasowych, o wielu, wielu innych rzeczach, które
te wszystkie postulaty, my przecież przypomnę, od lat zgłaszaliśmy do poprzedniego rządu gotowy projekt ustawy o... Także panie przewodniczący, przepraszam, że przerwę, firmy outsourcingowe, prawda? To oczywiście była cała fala wyzysku. Dokładnie tak. Okazuje się, że pracownik jest zwolniony, następnego dnia dosłownie przychodzi na to samo miejsce pracy już jako osoba zatrudniona przez Agencję Pracy Tymczasowej za oczywiście minimalne wynagrodzenie i tak dalej. Więc jest cały szereg patologii i mój taki apel, żeby się pracownicy nie bali organizować, bo tylko zorganizowani mają lepiej. I jeżeli pracownicy będą się organizowali w związku, to wtedy mogą poprawić swój byt, poprawić swoje warunki pracy, bo z pojedynczym pracownikiem pracodawca nie będzie rozmawiał. Partnerem do rozmowy jest związek zawodowy. A z tym organizowaniem się w niektórych instytucjach bywa różnie, chociażby sklepy wielkopowierzchniowe. Wiemy, że są ogromne problemy, żeby chociażby powołać do istnienia związek zawodowy. Tak, no przerabialiśmy tutaj straszne rzeczy, już nie chcę nawet do tych czasów wracać, ale ostatnio mamy też wielki sukces, przecież w takiej firmie jak Amazon, która została kilka lat temu przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych określona jako najgorszy pracodawca na świecie. Okazuje się, że w Amazonie, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Wielkopolsce, udało nam się zorganizować pracowników. Jest Związek Solidarność. Za kilka tygodni będziemy kolejną akcję prowadzili związaną z rozwojem związku przy pomocy środków z Unii Global. I co ważniejsze, pierwszy raz w historii Amazona zostało zawarte porozumienie z pracodawcą właśnie tutaj w Polsce, które umożliwi nam kontakt z pracownikami podczas przerwy, żeby móc rozmawiać z nimi na temat organizowania się. Więc tutaj ciągła praca nad tym, żeby właśnie ta normalność jakaś wreszcie zapanowała i żebyśmy mogli ucywilizować te warunki pracy w tych szczególnie firmach, tych, które, tak powiedzmy sobie szczerze, w swoim kraju przestrzegają prawa dlatego, że czekają ich bardzo słone kary. Natomiast w Polsce przyjeżdżają, panoszą się dlatego, że mieli przyzwolenie, mieli na to stworzone odpowiednie warunki, żeby nie szanować pracownika, łamać prawo pracy, bo jakież to sankcje, no jaki to wydatek na przedsiębiorcy, który milionami zysków operuje, 5000 grzywny na przykład nałożonej przez Inspekcję Pracy, no cóż to jest, więc dopóki będzie takie przyzwolenie i takie niskie kary, no to będą po prostu nieuczciwi pracodawcy to wykorzystywali. Wolna niedziela od handlu i Solidarność apeluje do samorządu, wybierajcie firmę z umową o pracę. Panie przewodniczący, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać, rozmawialiśmy z panem Tadeuszem Majchrowiczem, wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność. Kłamstwa i oszustwa, bo to, że ludziom po 4 zł, to temu Staśkowi to płacili 4 zł za godzinę.